Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus. Poprzednio pokonaliśmy Battle Maiden Anne, jednak nie było do końca łatwo. Dwa pojedynki były takie, że niewiele co mogłem zrobić, ale w trzecim zmiażdżyłem ją. Ogromnie teraz Physicless na poziomie 25, możemy więc zdobyć 26, mamy 24, to więc 2. Za dwie bitwy będzie reset, także zacznijmy właśnie od nich. Zorientujemy się co trzeba. Rozegramy 3 albo dobra, od razu 5. Jest premia prawdziwa. Co to za armsy? Beznadziejna. Chociaż ja mam niewiele lepsze. No, cicho. Naprawdę nie wiem, jak się tak można cieszyć. Wewnętrznie. Tylko introwertycy to umią. Umieją. Ładne ciosy, ale i jeszcze za słabe. Chciałem zmienić laser na lepszy. Nie musi być nawet już taki sam. Oczywiście wrócimy do seteczki w końcu. Natomiast tak na razie. Jak mówiłem, że już był lepszy. Przynajmniej 55 na poziom 13, może 18. Więc dobre bronie. Za chyba pod 100 na 20 którymś, piątym może mniej więcej. Kilka poziomów w jedną czy w drugą. 25 będę miał za chwilę. Dodaję również w Archeology, więc jeszcze coś lepszego powinni mi dawać. Większa szansa. Oczywiście jest taka mała, że to 50% nic nie da. Gdyż to też decyduje procent. Mamy tu zależność procent z procentu. Ładnie, kolejny przeciwnik. Z kosą. Idzie dobrze. Teraz dopiero premia, 2-3 ciosy i po nim. Dopiero dochodził. Teraz mi to uniemożliwił, ale nie ma problemu. I tak to się kończy. Ostatni. Na razie jestem w połowie. Więc jeszcze trochę to minie, zanim zdobędę 2 poziomy. Dokładnie 1,5 mi trzeba. Ale zważywszy, że dopiero co zaczęliśmy, nie jest źle. Poszło. Sprawdzimy, co nam oferują dokładnie. Już jest właśnie raz. Nie, no mieczy nie będziemy sprawdzać. Od razu tu przyjdziemy. Zaczniemy od 38, może bez przesady. Człowiek na taki szyńcy mogą być armorer jeszcze. To już nie za bardzo. Są gorsze przedmioty. Raczej niżej to już nic nie będzie. Tutaj się skupiamy. O, sporo jest, prawie na każdy poziom. No to 30 na 350, piękna zbroja. No, ramienniki też na 26. O, tu gorzej. Shouldersy niewiele lepsze, minus 4 do siły i tak nie walczę na 24.
A ja mam 24, będę zdobywał 25. Nie wiem. Niewiele zyskuję. Ile tam? 30 pancerza, ale jeszcze to rozważę oczywiście. Tu też od tego zaczniemy. Nic jednak ciekawego nie ma. Jest tarcza, ale nie mogę z niej korzystać. O właśnie, tutaj jest to baza 80. Więc już nie tam 147, tylko 162. Niewielka różnica jednak. 25 pancerza, 9 do życia. To jest ciekawe. Tylko ile ja życia za to dostanę? Wcześniej dostałem za 2 punkty 25. Może by spróbować. Trochę tracę, ale mogę zyskać. Tu jeszcze jednak nie mówię, że kupię. Nie wiem, dlaczego mnie ciągnie tutaj, ale... Tutaj zawsze coś dobrego jest. Prawie zawsze. Teraz niewiele. Lasery, właśnie to chciałem zobaczyć. Chciałbym zmienić. Właśnie 75 to lepszy miałem na 25 chyba, czy nawet wcześniej. Właśnie maczuga, widzicie, za setny są też wcześniejsze. Też seteczki, głównie seteczki tu są. Teraz akurat nie zdobył. O właśnie, na 13 mamy kuszę 32. W miarę dobrze. Myślę, że jednak spróbowałbym ten na ramienik i inny hełm nabyć. Oj, kapelusz. Zobaczymy to sobie, gdzie tu one są. Właśnie, siły nie trzeba. Mogę mieć ujemną siłę? Mogę, co tam. 30 pancerza. A, zobaczmy tak. Tu mamy życia 432. Tu więc, jeżeli dobrze myślę, 25 za 2 punkty. Za 8 razy 4 czy 100 powinien mieć ponad 100 życia. Zaraz zobaczę, ile jeszcze mam. 432, więc powinno być około 550. Jest 520. Może jakiś inny procent, ale widzicie, jest dobrze. Tutaj, co ja straciłem? Ja tu straciłem pancerza 20. A nie całe 20, gdzieś około 15. A zyskałem sporo życia, więc jestem zadowolony. Oczywiście to jest 23 poziom. Chyba, że było coś takiego, iż zmniejsza wymagania. Nie wiem. Czy jest coś takiego, jest mniejsza ceny, to też wymagania przedmiotu. Jest taka umiejętność do tych cen. Tutaj. Każdy punkt dodany do tej umiejętności zmniejsza koszt przedmiotów przez zwiększenie ich wartości jakoś, nie wiem. A to do krzyku. No i jak widzicie, jest lepiej. Możemy też sprzedać sobie ten, ale nie musimy. No i ruszamy dalej. Jesteśmy w połowie odcinka mniej więcej. Mamy poziom 24. Nie wiem, czy widziałem coś na 25 dobrze. Ale powiedzmy, że nic tam nie było. Trochę gorzej z pancerzem teraz. Poniżej 600 nawet. Ale mamy lepsze na ramienniki, więc w sumie z 15 straciliśmy, a dwa razy tyle zyskaliśmy. Jednak sporo życia procentowo, gdzieś 1/4, 1/5 więcej.
No nie, jeden punkt, przepraszam bardzo. Co on miał w tej broni? Intellect Agilement, właśnie. W broni jest taki kolor do Agilementu, a tutaj jest inny kolor. Więc od razu jest zmiana. Też odnośnie pewnych wartości. Przynajmniej dwie są. Ale coś tam około pięciu też. Jakieś przeskoki są i to twarde. Tak albo tak. Nie ma żadnych przelotek. Patrz, on bez zbroi, więc wygląda gorzej. 60 teraz nie robi na nikim wrażenia, inaczej jak 10 poziomów temu. O, party, widzicie? Jednak da się zablokować się na atak. Już drugi raz mi się to zdarzyło. W tej serii. Kopię glebę, że przegrał. Resetu raczej nie dotrwamy, ale może do następnego poziomu, tą i następną paletę na pewno pokonamy. Teraz idzie lepiej. Zwyciężyliśmy. Ciekawe, kto by się spodziewał tego. Chyba nie wszyscy. Ładnie wchodzi bardzo. O, już atak odważny. Pokonany jestem. Nie dam się. Niestety nie ma tu muzyczki, a też nie chcę, żeby cały czas było, aby nie zagłuszała tych odgłosów. Są one dosyć ciche, a jakby muzykę miało być słychać, to bym musiał wszystko podgłosić, co by z moim głosem jeszcze kolidowało. Tego robię wtedy, kiedy nie jest to wymagane. Na spokojnie ma jakiś berdysz. Bardzo słaby, ale tu jako topór, no nie wygląda to jak broń drzewcowa, jest specjalnie pomniejszone na dwuręczną. Teraz się chyba zamienimy, żeby mnie nie zrzucił. Tak zrobimy. Nie mogę tego zrobić, za daleko stoimy. O, teraz. No nie. Na szczęście miałem szczęście. Teraz będzie inaczej. Z broni miałem taki wielki odrzut z tego miecza. To zaleta obrażeń. Oczywiście bym miał o wiele większe, jakbym dawał w siłę. Ja tam siły miałem zero. Ale i tak setka była. Powinno być więcej. Przecież 65 plus. No, atakuj. I zaraz, dwukrotność tej wartości to jest 130. Nie wiem, dlaczego tyle nie było. Moja postać nie wypaczyła naturalnej siły, jest poziom. Może jakieś błędy miałem, kto wie. Już teraz wyższy jest. Bardzo słaba zbroja. A ja mam ciekawe nakrycie głowy. Na 20 też by mogło się zdarzyć, ale chyba z 8, 7, nie wiem. To się tak zacina, ale
A nie wiem dlaczego. Bo to nie wyna wymagań, gdyż to ma teraz zerowe wymagania. No dawne komputery, może i to było ciężkie. Ale tak na logikę już Vista powinna sobie uciągnąć tą grę bez najmniejszego problemu. Łupiemy. Jest. Teraz wystarczy, że normalny. I wystarczy. Dobrze idzie, nie ma co na tym poprzestawać. Więc tą jeszcze następną paletę myślę, że pokonam, w zależności od tego ile teraz to mieli. Tu podstawa 89, więc ta zwiększona pod 200 by miała. Aczkolwiek ta ma większe wymagania co do poziomu, 22, proszę ja was. Ale powinno być też tam, gdzie zmniejsza koszt, to było 20%, to jest zmniejsza poziom, na który możemy przedmiot zdobyć. No co to jest 20%? Z 10 to jest 2. Z 20 to jest 4, więc bardzo by to pomogło. Z 50 to jest 10. Tak powinno być. Czy możemy wcześniej nabić lepszy poziom przedmiotu? Później to by faktycznie było dużo, ale na początek nie. No 60 to 6. Więc trochę by było. Nie, 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 nie. 50. A 20, nie 25. Nie, myślę, że to by dobrze działało. Też z wymaganiami powinno być to zrobione w ten sposób, bo to by sporo ułatwiało. Ja bym coś takiego zrobił, te 20%. Czasami bywa, że 2-4 poziomy nam brakuje do dobrego przedmiotu. A później go nie ma. Wylosować też ciężko, nie zawsze. Ja te tingsy, żeby wylosować, to miałem wielkie szczęście już później. Takiego przedmiotu na tym poziomie nie wylosowałem. To był wyjątek ogromny. Tigor, zielone rękawy. Taki miał przydomek. Jeszcze jedną paletę sobie zrobimy. Jakieś tam ma wartości, ale odbija. O, szybki. Sporo agility. I jeszcze chyba acrobatics. Też skuteczne ma ciosy. Obrażenia nie są aż tak mierne. Moja szansa. Albo, że tak się stanie. Mogę to przewidzieć. To teraz chyba nawet najsłabszy cios by wystarczył. Za późno. No to w laserach powinno być tak, że nie da się. No to byłoby za mocno, gdyby nie dało się spowodować, aby postać przerwała to premię. Znaczy, jakby tam były dwukrotne obrażeń maksymalnych, mogłoby tak być. Czyli wyjątkowe sytuacje. Można by też było ciekawe poczekać na jakieś grywiosy i inne krytyczne ciosy. Wartościowe bądź nie. No ale że niewartościowe to wiadomo, że i tak kończy. Niewartościowy, bo nie ma wartości liczbowej, ma ogromną wartość bojową. Taki paradoks. Manfred, wiadomo z czym się to imię kojarzy.
Zaraz zobaczymy, ile do resetu zabrakło. Może akurat się załapiemy, w co wątpię. Chociaż brakło dwie bitwy wcześniej, no to teraz może akurat by się to udało. Walczymy jednak za wzięcie. Premia. Teraz regeneracji nie ma, więc 118 akurat wystarczy. Gdyby to było życie, już pewnie 1 czy 2 punkty więcej by miał. Oj, Stinksy, 16 pancerza, bardzo słabe. Też ma taką zbroję, znaczy gitarę. Standardową, na ten poziom. Nie wiem, po co sobie zregenerował życie, jak nie trzeba. To koniec. Dokładnie. Dawajcie mi tu kolejnego. Gluta tym razem. Czemu się nie zwiększała? Aha, bo z magii atakował, a to tylko wartość bojową liczy ta kula. Ładnie, on mi odpycha. Teraz daleko walczymy w miarę. Jeszcze jedna taka fala i po mnie. Chyba, że się stanie tak. Ale ja tu szybko idę. Właściwie w pewnym sensie jest to teleportacja. Gdyż postać się tak szybko porusza, iż złudnie się to wydaje. Jakbyśmy łączyli razy dwa, to tym bardziej byśmy tego nie dostrzegli. Ona się jakby sunęła szybko. Jak na lodzie. A to po piachu, który blokuje. Ciekawe te shouldersy. Nawet nie takie kiepskie pod względem pancerza. Nie skończymy tego teraz niestety. Coś tam było 20%. Nie wiem. Wszyscy. Reset dokonany. Nie. Ile mi brakuje do resetu? 5 bitew. Wiecie co, może wyjątkowo sobie rozegramy te 5 bitew, co wy na to, dłuższy odcinek będzie. Tak by można zrobić, mam taki kaprys. Więc to zrobimy. Będziecie mieli dłuższy. Tak naprawdę powód jest taki, że teraz w tej sesji nagraniowej nie chce mi się kolejnego nagrywać. Chciałbym zobaczyć, co za przedmioty się zdarzą. I to tak z gry, nie sztucznie wchodząc i szukając ich. Oczywiście to nie ma znaczenia, na jakość ich nie wpływa. Natomiast, no tak będzie w miarę naturalnie. Odbija się ode mnie. Właściwie ja od niego. Zasunąłem nieźle. Odin już nie Odion. Akurat tyle przeciwników jeszcze kolejnego z następnej areny będzie trzeba pokonać. No jak to można z tym zerem zrobić? Pokonaj zero przeciwników, żeby był reset. A zero... Tu jest zero albo jeden. Ale zero oznacza nic. No na logikę przecież zero to jest nic. Samo w sobie, chyba że się od niego odnosi, no to... Ale jak mam zero jabłek, to żadnego nie mam przecież, więc nie rozumiem. Taki błąd zrobić. A tu się ładnie jak piątkami układa, później trzeba...
11, 12, 13, 14, 15 dopiero. O, jeszcze poziom chyba zdobędziemy może, jak się uda kolejny. Chyba wtedy zaczniemy od bossa w odcinku następnym. Może to i lepiej. Myślę, że 30 będzie. Bardami się dobrze walczy, gdyż cały czas trwa ta premia, tym bardziej w przypadku postaci dystansowej. Aglask, prawie jak boss. Z którym będziemy możliwość zobaczyć. Nie, jeszcze ze 2-3 bitwy zostaną, a następną jeszcze mam rozegrać. No to tak, jedna, dwie bardziej. I będzie trzeba, to rozegramy, żeby było lepiej. Oczywiście. Jak będzie jakiś trzeba przedmiot zdobyć na wyższy poziom. No jednak mnie zatrzymała z mojej premii. No nie, 31. To muszę tak. Teraz akurat aktywowała się premia, ale to zwykły atak. Na najmniejszym powinna taka być. Aby jej oczywiście nie było. Ciekawi mnie, co to za czepiec. Kaptur. Tak, jakiś tam jest. A co jest zbroja? Też nie za bardzo. Dobra. No, zapomniałem, że to tylko 30, ale 2T mają większą skuteczność. No i jeszcze jeden przeciwnik. Myślę, że kolejnego też pokonamy, żeby już ten poziom był, co tam jeden przeciwnik, jedną czy drugą. O, podobny miałem. Też z takim pancerzem. Zaraz, poziom 19, tak? O, widzicie, nawet jest dowód. Taką broń można sobie nabyć, taki hełm. Natomiast z innymi miałem 5 do dudu. Wystarczy jeden punkt jakiejś zmiany i już są wymagania inne. Tu wystarczy był atak podstawowy, raz 2,60 minimalnie. Właściwie dokładnie tyle. Podamy kolejnego. I zobaczymy, co się trafiło. Rozpędzamy się. Dwa ataki wystarczą. Mam nadzieję. Dokładnie dwa. Dalej Archeology. Dobra. Patrzyłem przedmioty, mam już 26. Więc jest dobrze. 85 bym chciał, ale tak dobrze nie ma. Taki ciekawy, chociaż nie za dobry. Mam dobry, o tu jakby było życie. Taka tarcza nie ma nic dobrego. Lasery raczej sprawdźmy. O, tu mamy seteczkę na 30. Trochę drogi, bo tu intelekt, ale mnie nie interesuje. Bez intelektu też takie same obrażenia, to nie wpływa. Ale tak minimalne, maksymalne to już co innego. Tutaj tylko 40 na 28. 60 na 27 niestety nie mam. Ale już bym się pokusił o taką. O, 21, buława. Też 40 bez niczego.
tym razem nie ma nic dobrego. Ale to jeszcze oczywiście nie koniec. Ileż tu tego jest? Armsy nadal za słabe takie. Shinsy... Nie, 6 nie, ja mam ponad 100 chyba, ale jeszcze zobaczę zaraz. Tingsy 9 i... 110. Ja mam 80... I też coś. To jest 110 bez tego. No dobra, zastanowimy się nad tym. Czyli 82 pancerza, 6 do życia. Biorę. A tylko jeszcze te chcę wziąć, ale tu sprzedam, jeszcze tu mam całą kawalkadę, więc to na pewno wystarczy. Natomiast jeszcze zobaczymy, co tu jest. Mogą być bardzo dobre rzeczy. O proszę, armsy seteczka, ale... Na ten poziom nawet, kurczę, intelekt, jakby było życie. Czyli 125. 9 do siły, której nie mogę wykorzystać. 125, a tam 82. Tu mamy z tego 40 różnicy. Ale tam jeszcze dodaję ileś tam. I to w życie. Są jednak one lepsze. No dlaczego te armsy nie mogłyby mieć życia? Już bym je zdobył, było super pancerz, wszystko. No niestety. No to i może tego nie będę zmieniał na takie armsy, będę polował. Będzie lepiej. Znaczy zobaczymy, ile uzyskamy. Chcę Tingsy zmienić, co jeszcze chcę zmienić? A czemu tylko jedne? O, dobra. I... Shinsy też. Ciekawe, ile bym za to dostał. Może tak, miecza nie będę sprawdzał, tylko sporo z miecza dostanę. No dobra. Tu jest wartość... sprzedaży około 25 tysięcy. W przypadku miecza też około 25, więc mam już 50. W przypadku hełmu od razu sprzedajemy. Nie patrzę, ile tam jest. W przypadku tego też mamy na razie 64, byśmy w każdej chwili mogli kolejne tyle zyskać. Na razie zobaczymy, czy możemy kupić to, co chcemy. Proszę, 31 za 500 zbroje, no świetne. Ale jeszcze sporo do niej brakuje. Chociaż tu też są dobre zbroje, ale nie o to mi chodzi. O, zaraz muszę się śpieszyć, żebym nie musiał dzielić odcinka. Aby nie było ponad 40, no więc tak, wracamy. To jest 40 tysięcy. I tak, co bym zyskał? Tu bym zyskał 30 pancerza, czyli 30, nic więcej. Tu bym zyskał... No nie wiem, ile bym dostał, ale powiedzmy, że zyskałbym więcej. Chyba nic więcej poza tym nie było, więc... Ale 41 tysięcy za takie coś. Nie, czekam na lepsze. Jednak nie będę tego zmieniał. Dostałem 30, ale to wydaje mi się, że było tańsze. Może mi się wydaje. Tu ujemna siła, jednak to kara. Większość przypadków nie, czekamy na coś lepszego. Na takie armsy, 100 pancerza, 10 do życia, to mi by dało ze 150 punktów. To by było coś. A gdzie mam tu jeden do życia? A, w tym mam, no tak. Dobrze, to byśmy zakończyli w następnym...
26, no to zaczniemy od pokonania Physiclesa, a później będziemy coś tam sobie robić. Myślę, że wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.